Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni. Z jaką łatwością przychodzi ludziom przypisywać złe zamiary innym i doszukiwać się za wszelką cenę złych intencji, nawet w dobrych dziełach. Ludzie zaczynają szemrać przeciwko Jezusowi, mimo że widzą wiele dobrych dzieł, jakie Jezus zdziałał. Jezus nie pasował do ich wyobrażeń o Mesjaszu, dlatego chcą go zdyskredytować. Właśnie nie pasował do ich wyobrażeń. Warto zastanowić się, jak ja dziś oceniam mistyczne ciało Chrystusa, czyli Kościół. Czy niezbyt często przyrównuję go do własnych wyobrażeń na jego temat? Jezus, a wraz z nim Kościół, nie spełnia i nie może spełniać naszych wyobrażeń. Kościół jest i staje się ciągle na nowo takim, jakim chce mieć go Bóg. Kościół jest wspólnotą, w której ludzki grzech wspólnie zasiada do stołu ze świętością Boga. To było nie do zaakceptowania przez wielu współczesnych Chrystusowi i to dziś nie jest do pojęcia przez wielu wiernych katolików. Łatwo jest kogoś oceniać powierzchownie i przypisywać mu największe zło, nawet samego Boga nazywać księciem demonów. Ale co, jeśli to nie jest prawdą? Co wtedy, gdy obrażamy się na instytucję Kościoła i podejmujemy z nim walkę, a po czasie okaże się, że Kościół jest jednak inicjatywą Boga, której celem jest prowadzenie grzesznych ludzi do spotkania świętego Boga? Co będzie z człowiekiem, który występuje przeciwko Chrystusowi i jego wspólnocie, w ten sposób pozbawiając się jedynego środka zbawienia? Bądźmy roztropni. Nie szukajmy dziury w całym, ale próbujmy najpierw zrozumieć działanie Boga. Nauczmy się odrzucać własne, wyimaginowane wyobrażenia na jego temat, a poznawać i przyjmować to, jakim on jest w rzeczywistości. Nie osądzajmy po pozorach, ale zawsze patrzmy na owoce i intencje, a zrozumiemy łatwo, że w świecie więcej jest dobra, aniżeli zła, że nie ma go na pewno tam, gdzie chcieli go widzieć ludzie, o których opowiada dzisiejsza dobra nowina. Pragnijmy i szukajmy zawsze dobra, a dobro na pewno nas znajdzie.